Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z garażu. Przez okres jesienno-zimowy, już nie tylko w serii Bieda Enduro, ale i także tutaj będzie się sporo działo. Kupiłem bowiem nowy motocykl. Nie, to nie jest, to jest ta BMK stara, K1100, którą robię, ale równocześnie będę robił też drugi. Jest to genialny motocykl z lat 80. Lata 80. to naprawdę był wspaniały okres dla motocyklizmu. Miałem już kiedyś taki motocykl. Pewnie wielu z Was się domyśla, co to za motocykl. Ten, kiedyś już takiego przerabiałem. Nie będę Was trzymał dłużej w niepewności, już Wam pokazuję. Jest to oczywiście Honda CX500 z 1982 roku. Wersja custom. Taką ciekawostkę Wam jeszcze powiem. Szaleni konstruktorzy z lat 80. wypuścili wersję turbo. Dokładnie, Honda CX500 Turbo. Motocykl ten był wyposażony w najmniejszą turbosprężarkę. Niestety ten model był bardzo drogi i skomplikowany w produkcji. Jak się zepsuł, doszło do jakiejś awarii, a Honda była ogólnie bezawaryjna, ale jeżeli się coś zepsuło, to nie było mechanika, żeby to naprawić. No i też te koszty produkcji, eksploatacji były spore, dlatego motocykl produkowano tylko przez 2 lata, więc jeżeli ktoś posiada wersję Turbo Hondy CX, mam nadzieję, że kanał rozrośnie się kiedyś do takich zasięgów i będzie generował takie dochody, że takie motocykle jak Honda CX500 Turbo będziemy robić, jeździć na nich. No ale na razie trzeba się zadowolić taką Hondą, ale jest to motocykl genialny, naprawdę. Honda CX500 Turbo produkowano tylko przez 2 lata, więc jest to naprawdę rarytas, unikat. Ceny takie wahają się od 15 do 25 tysięcy. A tą kupiłem za 2,5 tysiąca. Wszystko dlatego, że silnik jest tutaj niesprawny. Nie ma ładowania. W wątpliwym stanie też jest rozrząd. No ale to wszystko będziemy robić. Będziemy przerabiać ten motocykl na Coffee Racera albo Scramblera. Wszystko zależy, chcę Was zaangażować w ten projekt. Będę robił ankiety. Zobaczcie, ten motocykl w ogóle wyglądał trochę inaczej. On już miał tutaj to oparcie, te kufry. Ja już go sobie rozebrałem, przygotowałem dla Was materiał. Nie wiem, jakim sposobem usunąłem go z karty pamięci, usuwając filmiki z biedy Enduro. No i usunąłem też materiał. On tu miał jeszcze taką dodatkową szybę. Postaram się gdzieś znaleźć zdjęcie i wrzucić na społeczność, jak ten motocykl wyglądał, jak do mnie trafił. No i plan jest taki, silnik trzeba z tego motocykla wyciągnąć, ale najpierw wykształtujemy sobie, zrobimy jakąś linię ramy. No i dalej zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No jest tu mnóstwo takich wgnieceń, wszystko trzeba będzie robić, na pewno będzie sporo roboty. Cieknące lagi. W ogóle ewenementem jest to przednie koło. Nawet nie wiedziałem, wtedy nie zwróciłem na to uwagi w mojej pierwszej Hondzie CX500. Miałem podwójne tarcze, a tutaj jest tylko jedna. Kolejna ciekawostka. Ta Honda zyskała w ogóle miano pompy do gnoju. Tak ją nazywano, ponieważ silnik V2 jest to V-ka. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym. V-ka po prostu odwrócona w tym kierunku, a nie tak jak w większości chopperów lub innych motocykli. Jest to silnik V2, 4 zawory na cylinder. Jednostka chłodzona cieczą uchodziła za niezniszczalną i bardzo odporną. Niestety wadą, tak jak w moim egzemplarzu, jest to, że brakło ładowania. No i przy tym trzeba ściągnąć cały silnik. Nie ma opcji dostania się inaczej do alternatora i rozrządu. A więc sprawna Honda, tak jak pompa gnoju, pracuje w każdych warunkach. Ten motocykl jest naprawdę wspaniały, genialny. W swojej prostocie, te oldschoolowe liczniki, zobaczcie, jak to wygląda. Nawet jak będę przerabiał motocykl, nieważne w jakim stylu, te liczniki zostaną. Te zegary są świetne. Te retro tutaj kontrolki, to wszystko działa. Lampa, no lampa niestety jest poobijana i się rozleciała, ale ten błotnik. Zobaczcie, takie błotniki już produkowali w 82 roku. Wcześniej już takie robiono, ale to tak wszystko dobrze wygląda. Ta V-ka, te tutaj emblematy Hondy, to wszystko ze stali. O, bak też jest ciekawy, warty pokazania. Zobaczcie, jak się otwiera. Odkręca. No po prostu klasyk.
Chcę budować coraz lepsze projekty, coraz lepsze motocykle, coraz ciekawsze. No i ta Honda bez wątpienia będzie dużo lepsza niż tamta poprzednia. Ja już sobie to wszystko wcześniej rozkręciłem, bo już byłem nastawiony na drugi odcinek, no ale tamten materiał usunąłem, więc muszę coś tutaj dla was dograć z jakimś wprowadzeniem. Popatrzcie na te wydechy, jak to wygląda. Wspaniała też baza na bobera, no ale to mnie nie interesuje. Zobaczcie, my musimy wszystko tutaj uciąć, tył przerobić, dorobić bak, dorobić tył ramy, nie bak, co ja mówię. Cieszę się jak dziecko, że kupiłem ten motocykl, naprawdę. I zachęcam was do jeszcze większej aktywności pod filmikami. Projekt będziemy robić wspólnie, ja będę siedział i przerabiał w garażu, ale wy przed komputerami, klawiaturami też dawajcie mi różne wskazówki, jakbyście chcieli, żeby to wyglądało. I myślę, że to będzie bardzo fajna i ciekawa przygoda. Kto w 82 roku miał taki motocykl, to był królem wioski. Jeździł jakieś MZ-ki, a tu ktoś przyjechał taką Hondą. Dwa gaźniki, to wszystko będzie wypolerowane, to jest aluminiowe, głowica jest aluminiowa. Do Hondy też mam dwa kartony części, drugi silnik, ale z niego nic nie zrobię, bo do niczego się nie nadaje. Tutaj jest wszystko w korpusie popękane, połamane, więc to jest raczej wszystko śmietnik, ale będę mógł sobie z niego zrobić na przykład jakiś stolik albo inne fajne rzeczy. Wyprzedzając wasze pytanie, które na pewno ktoś zada, dlaczego do garażu wjechała na przykład Honda CX500, BMW K1100, a nie kupiłem sobie, tak jak planuję wcześniej, KTM-a, Enduro jakiegoś albo krosówki YZ250. No już wam tłumaczę dlaczego. Bieda Enduro nie generuje praktycznie żadnych dochodów, generuje jedynie wydatki. Będę sobie spokojnie trenował, szlifował swoje umiejętności na deczce, ale priorytetem, moim głównym założeniem jest rozwój garażu. I tak jak wam wspomniałem, marzę o tym, aby po prostu sobie z motocykli żyć. Aby połączyć pasję z pracą, budować coraz lepsze motocykle, budować coraz lepsze projekty, coraz droższe. I żeby to się fajnie wszystko rozwijało. Więc na kanale od dzisiaj pojawi się znacznie większa ilość odcinków z garażu. Bieda Enduro oczywiście będzie też systematycznie się pojawiać, ale będzie dużo mechaniki motocyklowej, no, którą po prostu uwielbiam.